Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, zapraszam Was na drugą część materiału dotyczącego Stanisława Sosabowskiego, generała Stanisława Sosabowskiego, ojca polskich spadochroniarzy. W pierwszej części materiału dotarliśmy aż do wybuchu II wojny światowej. Na samym początku wojny oddział pułkownika, wtedy jeszcze Sosabowskiego, wchodził w skład 8 Dywizji Piechoty i był częścią Armii Modlin. Do 10 września, kiedy to Sosabowski dotarł do Modlina, brał udział jego oddział w wielu akcjach, w wielu potyczkach zbrojnych, ale właśnie po tym okresie dostał rozkaz, aby maszerować do Warszawy i po prostu wziąć udział w obronie Warszawy, która wtedy była organizowana. 14 września dociera do stolicy, dostaje zadanie obrony Grochowa, udaje mu się dosyć skutecznie bronić wyznaczonego odcinka. Docierają Niemcy już następnego dnia. No i najeźdźcy wysyłają emisariuszy, którzy wzywają oczywiście Polaków do poddania się. Okazuje się, że pułkownik Sosabowski osobiście rozmawiał z emisariuszami, oczywiście nie poddał swoich żołnierzy, więc walka rozgorzała ponownie. Sosabowski w swoich wspomnieniach tak opisywał wydarzenia, które wtedy miały miejsce. 17 września w godzinach popołudniowych wyszło ogólne natarcie na odcinek wzdłuż szosy Grochowskiej. Natarcie to, które miejscami doprowadziło do walki na bagnety, zostało krwawo odparte przez obronę i przy tym wzięto do niewoli ponad setkę żołnierzy niemieckich, w tym jednego pułkownika. Jeńców bez specjalnych przesłuchiwań odsyłałem do dowództwa obrony. Skądinąd wiem, że były kłopoty, co z nimi zrobić w sytuacji, jaka miała miejsce w Warszawie i wobec prowizoriów, które zaistniały w związku z przygotowaniem i organizacją obrony stolicy. Specjalnie dotkliwe były bombardowania w ciągu dni i w nocy 24 i 25 września. Niewątpliwie celem tego było zniszczenie Warszawy i przez to zmuszenie jej do kapitulacji. Moi drodzy, walki trwały do 28 września i pułkownik Sosabowski zostawił wolną rękę żołnierzom. Oczywiście przedtem nakazał niszczenie sprzętu wojskowego, ciężkiego sprzętu, ale został przez dowództwo doceniony, ponieważ jego oddział osłaniał odwrót całej dywizji. Ogólnie panowało przekonanie, że właśnie pułk tak zwanych Dzieci Warszawy, przypominam wam z poprzedniego materiału, że byli to żołnierze krnąbrni i naprawdę potrzeba było niesamowitego dowódcy, żeby tych takich, no można pewnie powiedzieć, niebieskich ptaków z Warszawy, żeby ich po prostu opanować. Sosabowskiemu jak najbardziej się to udało. Za udział w tej kampanii pułkownik został odznaczony orderem Virtuti Militari 5 klasy. Oczywiście zaczyna się okupacja i Sosabowski, no, niedługo daje znać o sobie, ponieważ ucieka z obozu, bardzo szybko ucieka z obozu. I jego pragnieniem jest oczywiście kontynuowanie walki, czyli organizowanie szeroko rozumianego podziemia. Zostaje wysłany do Lwowa i niestety tam no, spotyka się, że tak powiem, z zupełnie inną oczywistością. Okazuje się bowiem, że oddziały, czy też ogólnie Rosjanie, są o wiele lepiej przygotowani już do walki z podziemiem niż na przykład Niemcy. Prawdopodobnie dlatego, że Rosjanie już u siebie przetestowali to bardzo, bardzo gruntownie.
Po pewnym czasie przez Węgry Sosabowski kieruje się do Francji, bo to we Francji są formowane nowe oddziały. Tam zostaje zastępcą dowódcy 1. Dywizji Piechoty, później zastępcą dowódcy 4. Dywizji Piechoty. W międzyczasie przechodzisz kurs taktyki artylerii. No ale czasy są niespokojne. Niemcy oczywiście bardzo szybko, no, bardzo odważnie sobie poczynają, jak pewnie wiecie, w Europie Zachodniej, więc nadchodzi rozkaz, aby ewakuować Polaków do Wielkiej Brytanii i dzieje się to na 2 dni przed kapitulacją Francji. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii Polacy zostają rozlokowani w Szkocji i właściwie nic się za bardzo nie dzieje. Niemcy jednak nie zaatakowali, no więc cały czas rzecz polega właściwie na patrolowaniu tych wybrzeży i nic więcej. W międzyczasie Sosabowski dowiaduje się o tak zwanych cichociemnych, czyli są prowadzone specjalne kursy dla osób, które miałyby być z powrotem skierowane do Polski, aby działać w podziemiu właśnie w naszym kraju, okupowanym wtedy. Nawet Sosabowski dostaje polecenie, żeby przygotowywać jakichś ochotników, ale właśnie zagrożenie ze strony Niemców chwilowo, powiedzmy, no, oddala tą sprawę na dalszy tor. Sosabowski, mając na uwadze ciągle te kursy, ciągle to, że z żołnierzy można zrobić jednostkę elitarną, wyszkolić ją na różne sposoby, w pewnym momencie uderza jakby w najmocniejszą strunę i proponuje generałowi Sikorskiemu, żeby zamiast tylko przygotowywać jakichś nielicznych ochotników do działań dywersyjnych, po prostu wyszkolić całą dużą jednostkę. Pomysł ten znajduje uznanie i oto, moi drodzy, 23 września 1941 roku wydano rozkaz sformowania 1. Samodzielnej Dywizji Spadochronowej. Oczywiście nie muszę chyba dodawać, że pionierskiej tego typu jednostki w Wojsku Polskim. Miała liczyć 179 oficerów, 2644 podoficerów i szeregowych oraz ośrodek zapasowy. Formowanie jej jednak nie szło wcale tak łatwo i gładko, ponieważ wymagania do takiej brygady również były troszeczkę inne. Do normalnego woja wiadomo, że często było w II wojnie światowej, że brano jak leci, natomiast do takiej brygady nie każdy się nadawał. Tak w swoich wspomnieniach opisywał tamte chwile Stanisław Sosabowski. Przede wszystkim należy stwierdzić, czy ze względu na stan zdrowia kandydat w ogóle nadaje się na skoczka. To mogła zrobić jedynie specjalna komisja lekarska. Powołałem taką komisję pod przewodnictwem majora lekarza doktora Koźmińskiego. Decyzja tej komisji była ostateczna. Trzeba było zorganizować w brygadzie specjalny ośrodek wstępnego szkolenia spadochronowego, który w połączeniu z intensywnym wychowaniem fizycznym podnosił kondycję kandydata do norm obowiązujących i stosowanych w Ringway, czyli brytyjskim ośrodku szkoleniowym. Sprzętu do wychowania fizycznego nie mieliśmy, jedynie parę piłek uprzejmie dostarczonych nam przez Brytyjczyków. Resztę sprzętu musieliśmy skonstruować i względnie zakupić z własnych pieniędzy. Pomieszczenie na Małpi Gaj znalazło się w uprzednio zarekwirowanym przez Brytyjczyków obszernym budynku. Właśnie ten dom i jego zabudowania, a przede wszystkim rozłożyste gałęzie drzew w parku, posłużyły na zainstalowanie wszelkich urządzeń potrzebnych dla wstępnego szkolenia. W stajni nasi oficerowie, saperzy, wykonali w suficie otwór imitujący dziurę wyskokową z samolotu. Z tego otworu na rozsypany na podłodze piasek trzeba było skakać z pozycji siedzącej, tak jak przepisowo skacze się z samolotu. Na drzewach parku porozwieszano różne rodzaje trapezów. Szkoleni, zawieszeni na linkach spadochronowych, użyczonych nam wraz ze spadochronami w Ringway, ćwiczyli zachowanie się w powietrzu po wyskoku i lądowanie przy osiągnięciu ziemi. Sprzęt sportowy, jak na przykład równoważnie, kozły, liny do wspinania, tak zwane krążowniki, cały czas zespół rozmaitych przyrządów i urządzeń do pokonywania przeszkód w terenie skonstruowaliśmy sami. Zostały one rozmieszczone w całym parku.
Na rozległej łące, gdzie zazwyczaj pasły się owce, uczono się tak zwanego gaszenia czaszy. Tak właśnie zaczęła się organizacja, szkolenie naszej pierwszej spadochronowej brygady. Moi drodzy, tak naprawdę trudności było wiele, natomiast przypominam wam, że Sosabowski wcale nie był takim zwyczajnym dowódcą. Naprawdę bardzo mu na tym oddziale zależało, bo uwaga, celem jego nie była walka z Niemcami na froncie zachodnim, tylko zrzucenie całego tego oddziału w Polsce. Po prostu chciał, no i szkolił po to tych ludzi, żeby oni walczyli w naszym kraju. Niestety Brytyjczycy mieli plany zupełnie inne. Otóż brygada została włączona w skład brytyjskiego korpusu desantu powietrznego. Miała wykonywać zupełnie inne operacje. Oczywiście do tych operacji nie doszło, ale jedna z nich została wykonana. Ta nazwa na pewno wiele wam mówi. Chodzi o Market Garden. I teraz uwaga, Sosabowski dowiedział się o tym na tydzień przed rozpoczęciem. Twierdził, że żołnierze nie są jeszcze gotowi do wykonywania podobnych operacji, ale oczywiście wyboru żadnego nie miał. Na czym polegała operacja Market Garden, bitwa pod Arnhem i tak dalej? Słuchajcie, nie będę tego omawiał w tym materiale, ponieważ on totalnie rozrzedziłby całą istotę tego filmiku. Powiedzmy, że o operacji Market Garden można zrobić zupełnie oddzielny film. Dość powiedzieć, że jak wszyscy pewnie wiecie, operacja Market Garden zakończyła się fiaskiem. I tutaj niestety generałowi Sosabowskiemu przypada bardzo niechlubna rola kozła ofiarnego. No i naszym żołnierzom zresztą też. Polska brygada straciła około 1/4 żołnierzy, także naprawdę straty bardzo poważne. Sosabowski pisał, że jest dumny swoich żołnierzy, był to ich chrzest bojowy właściwie w tego typu operacjach i zadanie powierzone wykonali najlepiej, jak tylko można je było wykonać. Ale, moi drodzy, niepowodzenie tak wielkiej operacji, no, niosło za sobą jakieś konsekwencje, prawda? Brytyjczycy nie przyznaliby, że po prostu nie dali rady, albo coś było źle zaplanowane. No więc zaczęto szukać wymówek. Oczywiście na początku całą sprawę starano się oprzeć o złą pogodę. Później pojawiła się teoria o szpiegu, który niby miał uprzedzić Niemców i właśnie dlatego operacja się nie powiodła. Ale tego było mało, potrzeba było konkretnej osoby, którą można było zgnoić. No i cóż, Montgomery musiał odwrócić jakąś uwagę i obarczył winą oczywiście Polaków. Tak brzmiał szyfrogram Montgomery'ego. Polska brygada spadochronowa walczyła tutaj bardzo źle. Jej żołnierze nie wykazali żadnej chęci do walki, jeśli groziło to ryzykowaniem życia. Nie chcę tej brygady u siebie. No, troszeczkę dziwne słowa, prawda? Biorąc pod uwagę, że straty były 1/4 stanu. Kurczę, dziwne, że Polacy nie ryzykowali życiem. Po wojnie Sosabowski został oczyszczony z tych, no można powiedzieć, zarzutów. Żołnierze polscy zostali z tego oczyszczeni, natomiast to już było po wojnie i tak naprawdę w żaden sposób nie wpłynęło na to, co z generałem Sosabowskim później się stało. Jakie są wnioski historyków powojennych, to oczywiście będzie w oddzielnym materiale dotyczącym operacji Market Garden, ale w tym zajmujemy się tylko i wyłącznie Stanisławem Sosabowskim. Pewnie mogła tu pomóc opinia o nim jako człowieku nieugiętym, jako człowieku, który krytykował niektóre pomysły Brytyjczyków, mówił otwarcie, że żołnierze nie są przygotowani jeszcze do takiej operacji. No i nadeszła oczywiście dymisja, Sosabowski przestał być dowódcą pierwszej brygady i został inspektorem jednostek etatowych i wartowniczych. No, czyli prawdopodobnie totalnie poza obiegiem i bez szansy na dalszy rozwój kariery. Co konkretnie po wojnie działo się z naszym dowódcą? Słuchajcie, historia jest tak smutna,
O, kurczę, aż mi źle o tym mówić wręcz. Przypominam, więc nie będę mówił, po prostu przeczytam fragment wspomnień generała, bo on chyba najlepiej tutaj opisywał stan swojego ducha i jakie trudności, jakie kłody miał rzucane pod nogi. I przypominam wam w tym momencie, że ten opis, który teraz wam przeczytam, to będzie opis naszego generała, dowódcy pierwszej jednostki spadochronowej polskiej, obrońcy Warszawy, człowieka, któremu nigdy nie można było zarzucić, że stchórzył albo że specjalnie nie wykonywał rozkazów, żeby chronić swoich żołnierzy, po prostu naszego bohatera. Posłuchajcie, jak pisał o sobie. Byłem bez pieniędzy. Nie stawiałem żadnych specjalnych warunków co do rodzaju zajęcia. Zaproponowano mi stanowisko magazyniera w Cave, wielkiej fabryce urządzeń elektrycznych motorów diesla. Nie miałem żadnego wyboru, poszedłem tam, zostałem przyjęty. Było to 5 grudnia 1949 roku. Tygodniowy mój zarobek wynosił wtedy 6 funtów. Taka była moja sytuacja. Praca nie hańbi, byleby była uczciwą. W tym kraju każda praca jest szanowana. Istotnie nie jest odpowiednim zajęciem dla generała praca w magazynie, polegająca na odbiorze i wydawaniu z magazynu materiałów, prowadzeniu ich ewidencji, utrzymywaniu magazynu w porządku. Nie jest to praca ani drobna, ani też lekka, jak w tym przypadku, gdy materiały są przeważnie z miedzi lub mosiądzu. Gdy jest się cały czas pracy na nogach, gdy trzeba dźwigać ciężkie skrzynki, wspinać się po drabince lub nawet bez niej na górne półki, by ustawić lub zdjąć z nich ciężki materiał i zanieść na dół. Nie jest to praca lekka nawet dla wysportowanego młodego pracownika, a cóż dopiero w moim wieku. Ale cóż było robić? Nie było sensu, ani by mi to pracy nie ułatwiało, gdybym obnosił się z moją generalską pozycją. Jeżeli konieczność zmusza generała, by pracował jako magazynier, to podczas swej pracy ma być tylko magazynierem. Gdy w departamencie personalnym rozmawiałem z urzędnikiem od zatrudnienia pracowników, powiedziałem mu: Pan wie, kim jestem. Już w Labor Exchange, proszę, niech to pan zachowa dla siebie. W pracy będę się nazywał Mister Sosabowski lub tak, jak się tu mówi, ponieważ od razu stwierdziłem, że pracownicy nazywają się po imieniu. Przez moich 17 lat pobytu w fabryce byłem tylko Stanem. Od imienia Stanisław, wiadomo. Cenię sobie takt brytyjskich współpracowników. Nie wiem, czy wiedzieli, czy też nie, kim jestem. Oczywiście wiedzieli, że zajęcie moje w fabryce jako magazyniera, a potem w dziale elektrycznym jako tak zwany assembler, nie było moim poprzednim zawodem. Ale żaden z nich nie zapytał, co przedtem robiłem. Musiałem samego siebie przekonywać i świadomie dostosowywać się do tego, że w fabryce nie jestem rozkazodawcą, tylko wykonawcą i niczym więcej. Po krótkiej chorobie i urlopie kończyłem miesięczny kurs handlu zagranicznego, by poniekąd nostryfikować mój dyplom z Polski. Próbowałem znaleźć zajęcie. Przekroczyłem wtedy lat 60. Wysiłki moje rozbiły się o mój wiek i dostojność generalską. Wróciłem do fabryki, do tego samego magazynu. Pobyłem tam tydzień i otrzymałem wymówienie. Już miałem pozostać na lodzie, oczywiście bez żadnych perspektyw na zajęcie. I znowu los szczęśliwy zetknął mnie w hali magazynowej z doktorem J., dyrektorem produkcji. Dawno pana nie widziałem, zagadnął mnie. Co słychać? A, zostałem zredukowany. Może mi pan pomoże, panie doktorze, abym dostał zajęcie w innym departamencie? Chyba w dziale elektrycznym, odpowiedział. Przeniosłem się tam natychmiast. I tak trwałem, przekroczywszy grubo lat 65, aż do momentu, gdy w związku z redukcjami wynikłymi z kryzysu gospodarczego po prostu redukowano wszystkich pracowników powyżej 65 lat. Zwolniony zostałem z pracy 30 grudnia 1966 roku, dobijając do wieku lat 75. Emerytury z fabryki nie uzyskałem. Rozpoczynając
W wieku lat 57 nie mogłem już nabyć praw emerytalnych. Otrzymałem więc tylko skromną odprawę. Stanisław Sosabowski, Droga wiodła ugorem, Kraków, 1990. Generał Stanisław Sosabowski zmarł 25 września 1967 roku w Londynie. Miał życzenie, aby urnę z jego prochami przewieźć do Polski. Tak też uczyniono. Został pochowany na Powązkach. Tak, moi drodzy, zakończyła się historia polskiego patrioty, generała Sosabowskiego, któremu właściwie jedna depesza Montgomery'ego zniszczyła całą karierę, zniszczyła życie. Historia smutna. Mam nadzieję, że nie zapomnicie nigdy o polskim patriocie, bo ojciec polskich spadochroniarzy, no, jest tylko jeden i to jest właśnie on. Generał Stanisław Sosabowski. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.